Lanie wosku, wróżby z jabłkiem czy też z kubeczków. W klubie pod Skałką w Długoszynie odbył się wieczór andrzejkowy dla seniorów organizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkanie integracyjne przy okazji zwyczaje andrzejkowe. Będziemy lać wosk, będziemy sobie wróżyć, będziemy śpiewać, będziemy się bawić, bo to jest jedyna okazja, żeby po prostu zintegrować środowisko. Frekwencja zaskoczyła organizatorów, bo sala wypełniona była po brzegi. Pojawiło się blisko 100 osób. Wieczór andrzejkowy otworzyła prezes Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Krystyna Łaźnia. Chodzi o to, żeby jeszcze więcej było ludzi w naszym uniwersytecie, między innymi z takich dzielnic jak dzielnica Długoszyn. Bo to jest integracyjne spotkanie. Co miesiąc robimy spotkanie gdzie indziej. W ubiegłym miesiącu robiliśmy w Ciężkowicach, w klubie Wega. W przyszłym miesiącu robimy w Jeleniu, w Domu Kultury. Na zaproszenie seniorów na spotkaniu pojawił się senator Bogusław Śmigielski, który złożył im najlepsze życzenia. Jestem bardzo uradowany tym, że jestem z Państwem i cieszę się ogromnie widzieć Państwa w dobrych nastrojach przed wróżbami. Wszystkim osobom, które tutaj są, życzył, żeby w zdrowiu przeżyły jak najwięcej czasu, ale żeby miały satysfakcję z życia i żeby uczestniczyły w życiu publicznym i tworzyły grupy, żeby po prostu dobrze się czuli tu podczas takich zabaw, ale również w mieście Jaworznie. Wróżono nie tylko z wosku. Seniorzy przygotowali wróżby, które nieczęsto są teraz spotykane. Przygotowałyśmy wróżby troszeczkę inaczej, w innym sensie, dlatego że nie ma wśród nas zbyt dużo młodych panien, które myślą o zamąż pójściu, więc żeśmy troszeczkę skręciły w stronę osób, tak, osób pewnych, w pewnym wieku, dotyczących zdrowia, powodzenia i tak dalej. A nie będziemy mówić, nie będziemy życzyć komu, kiedy, kto ma wyjść za mąż i tak dalej. Więc myślę, że i jedne i drugie są potrzebne. Ja przerobiłam troszeczkę wróżbę, która dotyczy łupinek z orzechów. To jest taka mało znana wróżba, ale ona się wywodzi z Podlasia. Puszcza się łupinki na wodę. Jeżeli się złączą, to się znajdzie albo przyjaźń, albo miłość w przyszłym roku. Mam nadzieję, że wróżby będą dobre, ale przede wszystkim z tych wróżb, żeby wynikało, że będziemy zdrowi, że będziemy piękni i że będziemy zadowoleni z życia. I to tego wszystkim i sobie tak samo tego życzę. Wprawdzie wśród zgromadzonych nie było osób o imieniu Andrzej, ale nikomu nie przeszkadzało to w świetnej zabawie. Chyba nie ma ani jednego Andrzeja, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy go ich wywołali. Zapraszamy panów do spotkania na uniwersytecie, na marszach, na spotkaniach śpiewających, jakichkolwiek. Po prostu brak panów jest tak straszny, że nie można tego przeboleć. Zapraszamy na szczelnicę. Na szczelnicę jeszcze, właśnie. Po raz kolejny seniorzy, w tym członkowie UTW, spędzili wspólnie czas i przypomnieli, że senior także może żyć aktywnie.